Witam Państwa serdecznie w kolejnej sądzie ulicznej. Tym razem pytamy radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko o tym, co sądzą na temat planowanych przez rząd zmian w prawie drogowym. Mandaty mają wzrosnąć za przekroczenie prędkości nawet do 5000 zł, a grzywny nawet do 30000 zł. Proszę Pani, trochę mnie to przeraża, bo to są zbyt ostre kary. To wiele ludzi przyniesie krzywdę. Obecnie są kary dobre, a kto ma zrobić źle, to chociaż będzie duża kara, jak go rozum odejdzie, to też zrobi źle. I mnie się to nie podoba. Straszne kary, 30000 zł, to jeżeli trafi na biednego człowieka, to będzie dziadem. No. Czy jednak karać finansowo nie? To znaczy się, za pomocą wysokich kar społeczeństwa się nie naprawi. Kara musi być proporcjonalna do przewinienia. I tutaj jest ogromnie, mnie niepokoi, że jest rozpęd kary pod wpływem tego wypadku w Stalowej Woli. Nie można tak, trzeba ochłonąć spokojnie i wyważyć. Jedynie tylko, to jeszcze porządny ukaracz. Takiego pijaka, jak ujedzie w samochodzie, jeszcze kogoś zabije. No na pewno się zastanowi trochę, że co mu grozi, także oczywiście na pijaków, no to trudno, żeby to wpłynęło, bo jak wypije, to nie myśli, ale na tych bardziej takich rozsądnych to myślę, że wpłynie jakoś. No ja bym był za, dlatego że tych wypadków jest coraz więcej i tych ludzi, no tragedia w rodzinach. No uważam, że za alkohol i za nieprzestrzeganie przepisów to powinny być wyższe kary. Trudno mi to powiedzieć, jak to wygląda, no bo no, ci, którzy nie przestrzegają prawa, no to poważnie, no powinny być wyższe kary, żeby się każdy nauczył, nie? No bo to chodzi o bezpieczeństwo ludzi i w ogóle o wszystko. Myślę, że takie drastyczne kary chyba nic dobrego nie dadzą, ponieważ powinny być one konsekwentnie egzekwowane. A u nas niektórzy ludzie mogą trochę więcej, inni mogą trochę mniej i uważam, że tego samą drastyczną podwyżką kar niczego się nie załatwi. Edukacja jest potrzebna i też inne podejście społeczeństwa, czyli muszą być ludzie edukowani.